Dzień dobry, Marcin Kiepas, analityk Tikmile. Trzeci tydzień sierpnia przyniósł nam kontynuację, a nawet przyspieszenie spadkowej korekty na warszawskiej giełdzie. Jednocześnie lekko osłabiał się złoty, zwłaszcza to osłabienie widoczne było w relacji do dolara. Rosły też rentowności polskiego długu. Jeżeli natomiast chodzi o dane makroekonomiczne, no to Przede wszystkim poznaliśmy dane o wynikach polskiej gospodarki w drugiej kwartale. Niestety te dane mocno rozczarowały. Spadek dynamiki PKB był większy od prognoz, co może lekko niepokoić. Natomiast dobrą informacją jest to, że najprawdopodobniej ten słaby okres w polskiej gospodarce, gdy polska gospodarka zwalniała, już się zakończył i druga połowa Roku Będzie lepsza, natomiast w kolejnych kwartałach 2024 roku wzrost gospodarczy będzie przyspieszał. Jeżeli chodzi o kolejny tydzień, to na rynkach globalnych upłynie on pod znakiem dwóch ważnych wydarzeń. Po pierwsze, w środę zostaną opublikowane indeksy PMI za miesiąc sierpień i to będą indeksy obrazujące koniunkturę. W zasadzie największych gospodarkach światowych, bo od Australii przez Japonię, Francję, Niemcy, strefę euro, Wielką Brytanię, aż po Stany Zjednoczone. Będą to takie najświeższe dane obrazujące, jak aktualnie kształtuje się koniunktura gospodarcza. Drugim ważnym wydarzeniem będzie rozpoczynające się w Stanach Zjednoczonych seminarium w Jackson Hole, czyli spotkanie bankierów centralnych. Na którym z pewnością będzie poruszany temat polityki monetarnej, w tym polityki amerykańskiej rezerwy federalnej, bo jednym z mówców podczas tego seminarium będzie szef Fed Jerome Powell. Jeżeli natomiast chodzi o polski rynek finansowy i dane makroekonomiczne z polskiej gospodarki no to będziemy mieli ich cały wysyp, już w poniedziałek zostaną opublikowane dane o cenach producentów. Tego samego dnia poznamy dane o produkcji przemysłowej, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach. Kolejnego dnia, we wtorek 22 sierpnia zostaną opublikowane dane o produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej. Dzień później poznamy minutki z ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, a także raport o podaży pieniądza i koniunkturze gospodarczej. Natomiast tydzień zamknie, ty, ten tydzień makroekonomiczny, publikacji danych makroekonomicznych zamknie się w czwartek i zamkną go publikacje danych m.in. o stopie bezrobocia i koniunkturze konsumenckiej w polskiej gospodarce. Dziękuję bardzo za uwagę.